Weszłam nagle do pani, żeby się... Nie pamiętam, o co zapytać. I zobaczyłam, że obraz, ten sam obraz Matki Boskiej, został wyjęty i postawiony na stole. I wygląda na to, że pani się właśnie przed nim modliła. Co też pani? Zapytałam. Nic, Łukierio. Idź. Czekaj no, Łukierio. Podeszła i pocałowała mnie. Czy pani teraz szczęśliwa? Tak, Łukierio. Idź już. I uśmiechnęła się. Uśmiechnęła się, tylko tak jakoś... Dziwnie. Tak dziwnie, że po 10 minutach wróciłam, żeby się jej przyjrzeć. Stoi przy samej ścianie pod oknem, głowę oparła na ręce. Stoi tak i rozmyśla. A tak głęboko zamyślona, że nawet mnie nie usłyszała, jak tam stoję i patrzę na nią z drugiego pokoju. Widzę, że się uśmiecha. Stoi, myśli i uśmiecha się. Popatrzyłam na nią, obróciłam się cichutko, wyszłam i sama też się zamyśliłam. I wtem słyszę, że okno zostało otwarte, więc zaraz poszłam przestrzec, chłodno, żeby się pani nie zaziębiła. A tu widzę, że weszła na parapet i stoi tak. Cała w otwartym oknie, odwrócona do mnie plecami, a w rękach trzyma obraz. Serce mi zamarło, wołam. Proszę pani, proszę pani! Usłyszała mnie, poruszyła się tak, jakby miała się odwrócić do mnie. Ale się nie odwróciła, tylko postąpiła krok naprzód, ten obraz przycisnęła do piersi i rzuciła się w dół. To tylko pamiętam, że jak weszłam do bramy, to była jeszcze ciepła. A tu wszyscy rozstępują się przede mną, a ona... Ona leży tam, z tym obrazem. Pamiętam, jak przed mgłę, że podeszłam do niej w milczeniu i bardzo długo wpatrywałam się. Zapamiętałam jedynie jeszcze jakiegoś mieszczanina. On w kółko powtarzał, że tylko krzynka krwi wyciekła z ust. Tylko krzynka, krzynka, i pokazuje mi tę krew tuż obok, na kamieniu. Zdaje się, że dotknęłam palcem, bo zaplamiłam palec i patrzę na nim, to pamiętam, a on tylko, wciąż tylko krzynka, krzynka. No i co z tego, że krzynka? Rozdałam się podobno na cały głos i rzuciłam na niego imię. Szaleństwo, nieprawdopodobieństwo, niemożliwość.